Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Jak 2 Renegade na PlayStation 3. No i dobra, jesteśmy przed siedzibą Underground, dlatego że mamy kolejną misję od Thorna. I zarazem coś, na co raczej każdy czekał po pokonaniu Barona Praxisa, bo jak pamiętacie, poprzednim razem pokonaliśmy akt pierwszy tej gry. Więc zobaczmy, co ma dla nas ciekawego Thorn do powiedzenia. The city's on high alert. What the hell did you two do? Us? Nothing. We've been sightseeing, right, Jack? Really? Then why are the Crimson Guard looking for a dangerous young man with light hair, blue tunic, and a rabid orange rat on his shoulder? Could be anyone. Orange is the new black this season. Look, we climbed up to the Baron's palace, and we tripped a few alarms. Oh, right, that's who. What? I didn't authorize a strike on the... Hey, we kicked the Baron's ass. Unfortunately, he escaped. And we overheard a secret meeting with the leader of the Metalheads! You saw the Metalhead leader? No, he was on some communicator. But we heard him talking with Baron Praxis. The Baron is bribing the Metalheads with Eco! It will never be enough. But the Baron's gonna double-cross him! Is that so? Well, our good Baron's wonderful charm must have angered someone, because there's word from the Wasteland that Metalhead armies are on the move again. Why didn't you tell me Ashlyn was Praxis's daughter? What's your connection with her? That's none of your business. Since you've stirred up the Wumpy's nest, you and Whiskers here get to move four of our people to new safe houses. Shuttle each agent to a location they specify. Move all of them without any casualties. Don't screw this up, Jack. Więc w dużym skrócie po tej cutscence, co się wydarzyło? Otóż Thorn jest na nas wściekły, dlatego że przez to, że na końcówce aktu pierwszego zaalarmowaliśmy całe miasto, bo jak dobrze pamiętacie, walczyliśmy z Baronem Praxisem, no to zaalarmowaliśmy całe miasto, czyli tam Crimson Guardów i tak dalej. I teraz musimy czterech tutaj ludzi z Underground przetransportować w zupełnie inne lokacje, dlatego że oni są takimi samymi kryminalistami, jakimi jest Jack and Daxter. Bo dla osób, których jeszcze nie oglądali poprzednich sesji bądź poprzednich odcinków, w zasadzie to poprzednich odcinków, więc co ja tutaj gadam, poprzednich sesji, to mogę wam powiedzieć tylko tyle, że przez to, że zaatakowaliśmy Barona Praxisa, no to właśnie zaalarmowaliśmy całe miasto. No i Jack tak na dobrą sprawę, no nie jest do końca dobrą postacią, bo wiecie, on jest w towarzyszeniu w ugrupowanie Underground, więc no. Przyznam szczerze, że to jest misja, której za dzieciaka nie lubiłem bardzo, ze względu na monotonię tej misji. No bo nie ukrywajmy, ale jest ona strasznie monotonna. Więc chwilowo, póki nie dzieje się tutaj nic szczególnego, bo tylko musimy eskortować, a raczej, sorry, nie eskortować, tylko przetransportować tutaj ludzi z Underground, to pogadamy sobie na jakieś luźne tematy, co wy na to. Więc pewnie się zastanawiacie, dlaczego w ogóle nie ma mojego webcama w tej serii. Otóż nie ma webcama dlatego, że jedno gniazdo z tyłu kompa padło mi, więc będę musiał znaleźć jakąś alternatywę, by ten webcam się pojawił. Chociaż mimo że lubię strasznie robić let's play'e z webcamem, to mogę nawet i bez niego robić let's play'e, ponieważ uważam, że są w fajny i nawet merytoryczny sposób prowadzone. Fakt faktem, czasem staram się, powiedzmy, troszeczkę ugryźć grę z innej strony i troszeczkę powytykać jej błędy i być trochę uszczypliwy, ale myślę, że to większość let's playerów ma. Nie tylko ja. W ogóle ja to nagrywam po nagraniu gameplayu do bonusowego odcinka, który będziecie widzieli jeszcze przed tą sesją. To był odcinek, gdzie ja wam mniej więcej pokazywałem te dodatkowe misje, które tam... Znaczy poboczne, to są takie, no, poboczne misje, które można sobie zrobić, żeby zdobyć tam Precursor Orby. Bo jak wiecie, przy okazji robiąc tę serię, robimy platynową trofkę, więc myślę, że to jest dosyć ciekawa sprawa. No tak stwierdziłem, że w sumie tak czy siak bym zrobił... Aha, dobra, świetnie. Ponieważ tak czy siak bym zrobił raczej...
prędzej czy później tą platynową trofkę, a myślę, że Let's Play to jest idealne miejsce na zrobienie tej trofki. Nie cierpię Crimson Guardów w tej misji. Są strasznie na ciebie sfokusowani i tak na dobrą sprawę... No, są bardzo upierdliwi. Ale przyznam, że za dzieciaka jakichś takich może ogromnych problemów z tą misją nie miałem, ale po prostu jej nie lubiłem. Nie lubiłem jej ze względu właśnie na to, co się tutaj odpierdziela. I strasznie lubię, kurde, muzykę, tą pościgową Haven City. Lubię ją ze względu na to, że no trochę mi jej brakuje w Jacku Trójce, bo Jack Trójka mi się wydaje, że ma trochę taki martwy klimat. W sensie, nie mówię tutaj żadnej obelgi w stronę Jacka Trójki, broń Boże, bo Jack Trójka jest bardzo dobrą grą, ale uważam, że w przeciwieństwie do Jacka Dwójki, to Jack Dwójki mam wrażenie, że jest bardziej żywszy niż Jack 3. Ale to są tylko takie moje odczucia. Mogę się oczywiście mylić. I tak dzisiaj robię sobie spokojną sesję, dlatego że no nie mam jakby za bardzo ochoty na śmieszkowanie. Dzisiaj mam po prostu taki nadzwyczajny humor. Wow, 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 wow. Dawaj. Całe szczęście, że zginąłem po komunikacie Thorna, dlatego że gdybym zginął przed komunikatem od Thorna, to musiałbym misję od początku robić. Niestety pod tym względem Jack 2 jest mega chamski. I tak, nie dziwcie się, dlaczego mam tyle Precursor Orbów, czyli 261, ponieważ jeżeli oglądaliście bonusowy odcinek, który w zasadzie nie jest jakiś super wymagany do oglądania, dlatego że jest to taki po prostu filerowy odcinek, gdzie robię te poboczne misje. I to chyba będzie jedyny odcinek w tej serii. To właśnie tam robiłem glitch z orbami, z Precursor orbami. I mam w ogóle wrażenie, że ten glitch łatwiej się robi w wersji PS3 niż w wersji PS4, tak szczerze. No ale dobra. Widzimy się przy ten. Przy Underground. Więc teraz cięcie. Nas nie dogoniat. O, nas nie dogoniat. Dobra. Wbijamy, kurde, tutaj do Thorna. Zobaczymy, co tym razem ma dla nas Thorn. Scouts report movement in Dead Town. Creatures moving toward the sacred site, just as before. What happened, before? Metalheads broke through the old city wall. We fought them, but then the Baron pulled back, leaving everyone outside the new barrier to die. Only the Shadow stayed and somehow stopped the attack. And now you expect us to go out there again? You catch on fast. If you prevent the metalheads from reaching the sacred site, the Shadow will be most grateful. He might even ask to see you. Hey, I'm probably wasting this, but here's a Vulcan barrel for that pea shooter of yours. Believe me, you're gonna need it. It's dobra. Z tej cutscenki, która miała teraz miejsce, dowiedzieliśmy się w zasadzie tego, że metalheady powróciły do Dead Town. I tutaj będzie teraz taka krótka historia, więc w trakcie, kiedy będziemy jechali do Dead Town, ja tutaj wam poopowiadam trochę. A więc tak. Bardzo dawno temu Baron Praxis zbudował ogromną ścianę, która blokowała dostęp metalheadom do właśnie miasta. I ta ściana właśnie była w Dead Town. Niestety metalheady zniszczyły tę ścianę i Baron Praxis kazał wszystkim się wycofać. Dosłownie, kazał wszystkim się wycofać. I osoby, które nie wycofały się i nie zdążyły się wycofać, po prostu zostały zabite przez metalheady. Ponadto metalheady chcą teraz... To jest w zasadzie dobra, bo tutaj za bardzo się zaplątałem, więc wytłumaczę to na spokojnie. Idziemy to teraz do Dead Town nie bez powodu, bo tu już nawet nie chodzi o to, że ta ściana została zniszczona. Ale tu chodzi o to, że po prostu metalheady chcą dostać się do Sacred Site.
czyli do miejsca, które jest mega święte, jeżeli chodzi o Dead Town. I zaraz się dowiemy, dlaczego to jest mega święte miejsce. Ja wiem, ale nie będę zdradzał. I standardowo tutaj będziemy się naparzali z metalheadami. Ponadto mamy upgrade do Vulcan Fury i teraz mogę go już śmiało nazywać Vulcan Barrel. Czyli tak na dobrą sprawę, po części dobrze nazywałem Vulcan Fury, tylko że nazywałem to przez nazwę drugiego upgrade'u. Dobra, mamy tutaj pełne ammo, więc nie ma czego się martwić. No to było głupie, nie powiem, że nie. Gdzie ten kurde Skull Gem spadł? Znaczy Skull Gem, przepraszam najmocniej. I tutaj chciałbym ogólnie pozdrowić Sebulbę 2000, dlatego że Seba zostawił mi komentarz pod jednym z poprzednich odcinków, że troszeczkę źle wymawiałem nazwę tych gemów, ponieważ one się nie nazywają Skull Gem, tylko Skull Gem. Więc dzięki Sebulba za poprawkę i za oglądanie serii z taką większą uwagą. I to było bardzo głupie z mojej strony. Ta śmierć w sensie była bardzo głupia. No i co? Będąc małym szkrabem, powiem szczerze, że jak grałem w tę grę... No dobra, może no nie takim małym szkrabem, no ale... Powiedzmy, że grając w tę grę bardzo młodym wieku... jak byłem bardzo młody, to po prostu... Jakoś tak lubiłem zawsze wracać do Dead Town i smucił mnie fakt, że do Dead Town tak na dobrą sprawę jeszcze tylko tam raz wrócimy tak na dobrą sprawę i tyle w zasadzie. Bardzo lubię Dead Town jako lokację, jest bardzo fajna, co prawda trochę szarobura, ale jednak no ma ona swój klimacik. Apteczkę oczywiście, że bierzemy. Tam myślałem, że się Skull Gem zbugował, ale okej, jest wszystko w porządku. O, oczywiście wam tutaj wspomnę, jak widzicie, to tam jest Precursor Orb i pewnie się zastanawiacie, jak go zebrać, skoro kiedy wchodzimy do tej bagnistej wody, to Jack no traci energię zdrowia. Otóż da się tam dostać za pomocą jetboardu i my się tam dzisiaj dostaniemy, bo dzisiaj zrobimy backtracking nieobowiązkowy do Dead Town. I trochę to śmiesznie wyglądało, że Jack miał ten... Jack miał tutaj fragment fioletowego eko. No dobra, to zobaczymy się w sumie tam, bo za dużo razy zginąłem tutaj, żeby ten... Żeby ciągle powtarzać. Dobra, jesteśmy w sumie na miejscu. I teraz naparzamy z Vulcan Fury. Bo Vulcan Fury jest lepszy na te metalheady swoją drogą. Co już pewnie mogliście zobaczyć. I tak nie skomentowałem tego, że trofkę dostałem, ale myślę, że to wszyscy tutaj zdążyliśmy zauważyć. Dobra, Skull Gem. Widzę, że tutaj pominięty został, więc wracamy po niego. Wiecie, ja wolę jednak te Skull Gemy na bieżąco zbierać, bo uważam, że jak zabraknie mi w pewnym momencie, to nie będę musiał się jakby martwić, bo wszystko na bieżąco zbierałem, no nie? Niestety problem z Vulcan Fury i w zasadzie z tym upgrade'em w Vulcan Barrel jest taki, że ammo się szybko kończy. No. I jak widzicie, ponownie to samo miejsce. Dobra, moi drodzy, podejście numer drugie do tego oto miejsca. Zaraz zobaczymy, co tutaj się odpierdzieli. Skull Gem, oczywiście. Dawaj, Vulcan Fury. Dobra. Tych to mogę sobie oczywiście z tego... pocisnąć. Kurde, no. Dawaj. A trzeba do Blaster Moda sobie oczywiście ammo wziąć. I mamy to znowu z Vulcan Fury, więc myślę, że Vulcan Fury tutaj pociśniemy pozostałych gagatków. O, znowu ten strzelający. Tutaj trzeba uważać, bo ta misja checkpointów nie ma.
I tak myślałem, żeby czasem se Dark Jacka nie użyć, ale kurde, myślę, że to byłoby marnotrawstwo, więc na razie sobie odpuszczę. Tam nic nie zostawiłem, nie, nic nie zostawiłem, dobra. O, to było dobre, tak z ukrycia w sumie zabić. Ale on został pociśnięty. Zamiast go kurde spieść czy coś, nie, to jeszcze go w powietrzu naparzę, nie? Lubię takie rzeczy w Jacku dwójce. W sumie nie wiem, co jest gorsze, czy ci, co strzelają tymi pałkami, czy ci, co, w sensie te małe metalheady, co tutaj tak, te takie skorpiony, w sensie. Dobra. Wydaje mi się, że ci, co mają czary, są gorsi. Dobra. To było dobre wykorzystanie Dark Jacka. Moim zdaniem. Pamiętam, jak gamer troszeczkę spieprzył i źle użył tutaj Dark Jacka. Pozdrawiam Let's Play Gamera i samego gamera. A teraz czas na cutscenkę. Is that? No, it couldn't be. That's not. It's Samos's hut. But what? How? When? Where? Why? We're in the future, Dax. This horrible place is our world. Tak, moi drodzy. Dokładnie tak. Nie przesłyszeliście się. Jeżeli słuchaliście cutscenki, to mogę już was tutaj zapewnić, że Secret Site, to co było w zasadzie tutaj wymienione przez przez Thorna, to jest właśnie Secret Site, czyli chata Seymosa. Co to oznacza? Oznacza to, że Jack, Daxter oraz cała ekipa, która przekroczyła barierę tego portalu, tej bramy prekursorów, gdzie dzięki czemu dostaje się do Haven City, spaprali przyszłość w przeszłości. Czyli sprowadzając klęskę. Tak, wiem, że mamy wracać do City, Daxter, nie musisz mi się tutaj wpieprzać w zdanie. Tak na dobrą sprawę nasi bohaterowie spieprzyli przeszłość, przez co Sandover Village wyginęło, wyginęli tam wszyscy. Wszyscy mieszkańcy Sandover Village, czyli tam burmistrz, rybak, ten koleś, który miał swoją muzę, czyli tego kota, ta babka, która chciała flat-flata, jajko w sensie flat-flata, farmer wyginął, cały Rock Village wyginęło, po prostu wszyscy zginęli, przez Jacka, Seymosa i pozostałych. Tak, Daxter, wiem, nie musisz mi ciągle o tym gadać, Jezus Maria. Daxter, ogarnij się. Przecież idę do miasta, raczej kieruję się w stronę miasta. W sumie zastanawiam się, czy gdybym zginął, to czy by mnie od razu teleportowało przed bramę. Ale dobra, nie będę ryzykował, skoro już jestem tutaj przed bramą. To po co będę ginął? To byłby nonsens, bezsens i naprawdę... wszystko naraz. No dobra, wychodzimy sobie teraz i pytanie, gdzie teraz będziemy się kierować? A, znowu do Thorna. A no tak, bo przecież po obronieniu Secret Site Thorn będzie chciał nam przedstawić... Dokładnie tak jak Daxter powiedział, teraz będziemy mogli poznać Shadow, a więc... Na co my jeszcze czekamy? Cięcie! No i jesteśmy przed... Underground. Więc teraz będziemy mogli poznać Shadowa w końcu. Shadows decided it's time to meet you. Why is that place in the old ruins so important to you? There's a powerful energy force at the old house. The metalheads are drawn to it. No kidding. We used to know the guy that lived there. So, you're the new recruits who keep getting into trouble. Oh no, not you! Welcome to our humble underground movement. I am known as the Shadow. But you may call me Samos, and you are? Jeez, Jack, we went through all that to meet His Holiness, old loggerhead Grandpa Green? Don't you know who we are?
Sorry, kid. Never seen you before. And I never forget a face. Especially one that ugly. So it begins. How is this possible? We came through the rift with you. Into the future, right? Yeah! You used to look older than dirt and uglier than a knotted stump. What gives? Did you get a little nip and tuck while we were gone? Listen, boys, I don't know what kind of twigs you've been chewing on, but I don't have time for this. We've got a baron to overthrow, a child heir to protect, an invasion of metalheads to stop, and a city to save. I'd say the schedule's pretty full. Besides, I haven't gone through any rifts. I hate teleporting. Sure sounds like the old Samos. Right now, I need you to go to Haven Forest and root out a few metalheads. That forest is my source of power, but I can't protect it much longer. Chase down and destroy all the metalhead scouts you find there. Good luck, and welcome to the fight. Więc tak, szef ugrupowania Underground to jest młody Samos. No, uwierzcie mi, że gdy pierwszy raz się o tym dowiedziałem, to też byłem zdziwiony. Ale dobra, młody Samos oczywiście nas pokierował, że mamy udać się teraz do Haven Forest, dlatego że tam są metalheady, które trzeba wybić. I nawet wspomniał, że Haven Forest jest jego ulubioną lokacją i w zasadzie moją też, ze względu na soundtrack, level design. I szczerze nie wiem, co mogę tutaj jeszcze powiedzieć, po prostu uwielbiam Haven Forest. No i oczywiście, co się dowiedzieliśmy, to to, że młody Samos, tak jak stary Samos, czyli Samos, którego znamy od Jacka jedynki, uwielbiam, jak postacie mi się wcinają w zdanie, no ale dobra. Ogólnie młody Samos, tak jak stary Samos, nienawidzi teleportowania. Czyli w zasadzie są oni podobni z zachowania, co można zauważyć. No i młody Samos w ogóle nas nie kojarzy, pierwszy raz nas widzi na oczy. Co można było zobaczyć po cutscence, że po prostu nie wiedział, o czym w ogóle Dax gada. No i pojawił się teraz komunikat od pani mechanik, która nas tutaj nakierowała, bo ona telepatycznie wie, że Jack teraz jedzie do Haven Forest. Więc no, powiedziała nam o jetboardzie, który na nas już tam czeka. Bo wiecie, zdaliśmy przecież jetboard na Golda, przynajmniej w tym bonusowym odcinku, bo osoby, które jeszcze go nie oglądały, to mają teraz mały spoiler. I wiem, powinienem w ogóle wyedytować tę ścieżkę, ale stwierdziłem, że wam pokażę, jak dostać się do Haven Forest, bo czemu by nie. Wow, the jetboard's ours! I call shotgun! No, i teraz będziemy mogli za pomocą jetboardu już podróżować. Tak więc będziemy mogli zrobić dzisiaj backtracking do Dead Town. Może dzisiaj nam się nawet uda skończyć ten akt. W sensie wiecie, skoro zaczęliśmy akt drugi, to może nam się uda go nawet dzisiaj skończyć i trochę aktu trzeciego przejść. Czyli wielkiego finału gry. Bo technicznie już mamy połowę gry zaczętą. Tak na dobrą sprawę. A teraz ja się wyciszam i posłuchajcie sobie tego pięknego soundtracku z Haven Forest. Tam już nawet światło nam pokazuje, gdzie mamy się dostać. To co? Ja się wyciszam, a wy posłuchajcie sobie chwilę świetnego soundtracku z Haven Forest. Żegnaj Mountain Temple. Jest mój ulubiony poziom. Ale Haven Forest też jest niczego sobie, moim zdaniem. Use your jetboard! Thank you.
No, to jest właśnie soundtrack z Haven Forest. I to jest nasze zadanie, czyli musimy te oto metalheady po prostu zabić. Za pomocą jetboardu, of course. Ale z jakiegoś powodu odbiłem się od niego, co szczerze nigdy mi się nie wydarzyło, bo odkąd gram długo w tę grę, to po raz pierwszy zauważyłem, że jestem w stanie się odbić od metalheadów. Jest to dosyć takie zaskakujące, bo naprawdę będąc młodym 13-latkiem, 12-latkiem, whatever, to nigdy mi się coś takiego nigdy, ale to przenigdy nie zdarzyło. No i polecam tutaj oczywiście ogarnąć taktykę z 360, ponieważ łatwiej wam będzie po prostu zabić te metalheady latające. Udało się. Teraz zbierzmy Skull Gema. Ogólnie tutaj mniej więcej znam lokacje Precursor Orbów na pamięć, więc możliwe, że nam się uda wszystkie tutaj nawet zdobyć Precursor Orby. I niestety ten Metalhead był tylko w tej sekcji, ponieważ teraz trzeba dostać się do tej sekcji tutaj. I tutaj będą pozostałe Metalheady. Ale zanim ja się za to zabiorę, to ja tutaj chyba zbiorę te Precursor Orby, ponieważ chcę mieć tę lokację oczyszczoną i może dzisiaj nawet tą trofkę zebrać za 286. Bo mamy nawet całkiem ładny wynik tych orbów, muszę przyznać. Ogólnie w ogóle Jack 2 to tak, patrząc na tę lokację, to widać, że mocno nawiązuje też do Jacka 1, jeżeli chodzi o soundtrack. Szkoda, że Jack 3 ma po prostu zupełnie inny. W sensie Jack 2 ma taki mocno nawiązujący, taki nostalgiczny soundtrack do Jacka 1. Jack 3 w większości ma trochę taki, mimo że jest spoko, to jednak taki średnio pasujący do Jacka soundtrack, moim skromnym zdaniem. Być może to się zmieni, kiedy zrobię let's play, ale no wiecie, o co chodzi. Chyba. Myślę, że nie muszę tutaj za bardzo tłumaczyć. Dobra, 265. A gdzieś tu jeszcze pominąłem? Gdzieś tu na pewno będzie jeszcze Precursor Orb. No, mówiłem. Tak, wiem, że zajmuję się teraz pierdołami, bo powinienem zabić tego Metalheada, no ale wiecie, jak chcecie zdobywać trofki i platynę w Jacku 2, to jednak chcecie mieć między innymi wszystko zapięte na ostatni guzik, przynajmniej mi się tak wydaje. I to chyba były wszystkie Precursor Orby. Tak mi się wydaje. I teraz lecimy z Metalheadami. Bo Skull Gemy trzeba zebrać. Do tej lokacji będziemy jeszcze wracali jeden raz. A nie, dobra, tu jest jeszcze Precursor Orb. Jeszcze dwa razy będziemy wracać, ponieważ tutaj będziemy mieli jeszcze debiut niewidzialnych Metalheadów. Oraz będziemy musieli tutaj chronić młodego Seymosa. Tak, wiem, że troszeczkę spoiler, ale myślę, że się domyśliliście, że tutaj młody Seymos również będzie, biorąc pod uwagę, że sam nawet podkreślał, że bardzo uwielbia Haven Forest. Więc raczej będzie logiczne to, że tutaj będziemy musieli chronić jego zadek. I nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że ponownie nagrywam Jacka 2. To jest naprawdę fajne i miłe uczucie. Ponownie nagrywać tę grę. Już mi się, powiem wam nawet szczerze, podoba prowadzenie tego let's playa, że jest tutaj takie, wiecie, stonowanie, że trochę śmieszkowania, troszeczkę takiej powagi. Lubię, powiedzmy sobie, w taki sposób troszeczkę miksować serię, bo znaczy, dlaczego ten temat poruszam? Dlatego, że wiem, że na moim kanale są, powiedzmy, troszeczkę tacy koneserzy też mojego humoru, co lubią na przykład, że ja se pośmieszkuję i tak dalej, ale czasami warto rozgraniczyć to, żeby po prostu ludzie się też nie znudzili trochę, żeby nie było takiego, nie wiem, wynudzenia się mną, znudzenia się mną, whatever. I myślę, że nie będzie to też tajemnicą, że po tej misji będziemy mieli misję od Crew,
bo w końcu powinna się jakaś misja od Crew pojawić w tym akcie. To będzie zresztą pierwsza misja od Crew w tym akcie, bo na razie robiliśmy misję od Thorna. W zasadzie to dwie misje od Thorna, teraz misja od młodego Seimosa. Więc no. W ogóle ten mostek mi się strasznie podoba, nie? Sorki, że nagle tak się wyciszyłem, ale tutaj pies chciał wyjść do pokoju, ale w sumie nagle się rozmyślił, więc no. Uwielbiam za to mojego psa. Oj, teraz znowu próbuję się dobić. A jak słyszycie w tle flet tak po cichutku, to oznacza, że moja młodsza siostra gra, bo tam ćwiczy sobie do szkoły. Bo wiecie, w końcu mamy e-learning teraz. Bo dzieciaki do szkoły póki co nie chodzą. Więc no. Więc musi być jakaś alternatywa. Jakkolwiek to brzmi. Ta misja nie jest trudna, ale jest trochę skubana pod pewnym względem, że musisz po prostu tutaj mocno się skupić i każdy swój ruch tak na dobrą sprawę wyprzedzać, dlatego że jeden fałszywy ruch i no skończy się to, jak się skończy, że Metalhead dostanie drugiego biegu i musisz go teraz ścigać. Może to być troszeczkę też nudnawa misja, nie zdziwię się, jak większość osób tak stwierdzi. Bo jednak nie dzieje się tutaj nic zbyt ciekawego, poza tym, że ścigasz jetboardem Metalheada. Metalheady. No obecnie ścigam jednego, no ale mamy jeszcze dwóch, nie? Poza nim. Do prześcignięcia, więc tja. I czasami jest tak, że jak za blisko jesteś Metalheada, to on może zrobić właśnie w tył wzrot i w drugą stronę poleci. Co jest raczej normalne, biorąc pod uwagę, że no nie chcę być raczej zabity. Nie znam postaci, która chciałaby być zabita, tak szczerze. Cholera jasna, no. No weź się ogarnij. Weź się ogarnij, błagam cię. No się zdecydować nie może, no raz górą, raz dołem. Raz górą, górą raz dołem. Masakra. Tak więc, żeby was nie przedłużać, ja to może po prostu zeskipuję. Mamy frajera. Dorwaliśmy gnoja. 254, dobra, to teraz tylko no już dwa nam zostały. I patrzcie, jak w ogóle się ciemno zrobiło w Haven Forest, to też jest w ogóle fajne, dlatego szanuję w ogóle w serii Jacka to, że mamy właśnie taką porę dnia, że wiecie, że raz się ściemni, raz się rozjaśni, nie? To jest naprawdę mega fajne i szapoba dla twórców za to. Mamy tutaj coś szczególnego? Nie no, poza tamtym orbem to nie widzę nic takiego, co moglibyśmy tutaj zebrać. Chyba że u góry właśnie, tutaj w miejscu, gdzie będziemy. I swoją drogą, spoiler, tutaj będzie misja właśnie z młodym Seimosem. Okej, okay, widzę tutaj, że tak się bawimy z tym oto panem. No to niech on się nie zdziwi, jak ja zaraz mu zrobię 360 przed mordą. Oj, niech on się tak nie dziwi za bardzo. W ogóle widzę, że już mamy 50 minut zaraz na liczniku. No, to dosyć ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Dobra, więc ja sobie tutaj ten, bo od czasu do czasu sobie monitoruję, jak to się nagrywa, czy w ogóle to się nagrywa. Dlatego mam monitor wyłączony, bo mam dwa monitory, nie? Jeden taki w aspekcie 4:3, gdzie mniej więcej działam sobie na kompie, no i jeden 16:9, czyli mój telewizor, na którym obecnie gram. A, proszę, tak to się robi. Ale mnie porobił śmietnik jeden, kuźwa. I sorry za wulgaryzm. Staram się mniej przeklinać, ale jak się zdarzy, to bardzo przepraszam. Chociaż względem livestreamów i
tam może luźniejszych vlogów, to na let's playach uważam, że mniej klnę niż na live'ach. Może ktoś to potwierdzi, może nie. Ważne, że ja o tym wiem. I parę bliskich mi osób. Pora dnia widzę, że tu się powoli zmienia, dlatego że już z tej totalnej ciemnicy zaraz będzie jasno. Uwierzcie mi, będąc mały, miałem większy problem z tą misją, dlatego że nie lubiłem właśnie tego, że pod koniec zawsze te metalheady właśnie robiły coś takiego. Ale teraz... nie wiem. Może nabrałem czegoś takiego jak takiego swoistego spokoju, że mnie to tak nie drażni jakoś super. Bo niektórzy tutaj już na moim miejscu by zaraz piany w pysku mieli. No ja akurat nie mam. Staram się być stonowany, aczkolwiek nie chcę też pokazywać non-stop tego samego, więc jeżeli po tym okrążeniu nie uda mi się go capnąć, no to prawdopodobnie będzie edyt albo cięcie, jak już tak zacząłem dzisiaj mówić na temat cięć. Dobra, mamy go nareszcie, Jezus Maria. Ale on był upierdliwy, nie? Masakra. Dobra, jeszcze jeden nam został. Chyba tędy trzeba będzie teraz przejechać. Ale nie, bo tutaj znowu jesteśmy na samym początku. Ha, gdzie ja ominąłem, kurde, tego metalheada? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie on się, kurde, zawieruszył? Zara my go tutaj znajdziemy. Zara, kurde, będzie klepany z kolegami. Biorąc pod uwagę, że robi się coraz ciemniej, to myślę, że będzie łatwiej go zlokalizować, dlatego że on ma przecież ten świecący się skaldżem na swojej czole. Na swoim czole, nie na swojej czole. Boże święty. Polska bardzo trudny język, moi drodzy. Więc pytanie, gdzie się zawieruszył ten ostatni Metalhead? I mam wrażenie, że on gdzieś tutaj będzie. Nie wiem czemu. Tam, widzę tutaj, że jest. Czyli jednak myliłem się. Czyli jednak tym razem mój węch niezawodny mnie zawiódł. I zobaczmy w ogóle, co tu będzie za... obok tej... A, dobra. Chciałem powiedzieć, co będzie w tej skrzynce, a nie obok, więc no... W zasadzie to dzisiaj będzie nas czekało dużo misji jetboardowych, tak więc przygotujcie się na to, że skoro już wiecie, gra nas tutaj obdarowała tą techniką jetboardową, to będzie teraz chciała, byśmy praktycznie z tego jetboarda korzystali i korzystali i jeszcze raz korzystali. Jesteśmy blisko, kurde, tego Metalheada. Fun fact, gdy byłem mały, to miałem największy problem z tym Metalheadem, nie wiedzieć czemu. A on jest najłatwiejszy. Excellent work, boys. Come on back to the hideout. I have another task for you. Scouts Honor, przed chwilą dostaliśmy trofkę. Młody Seimos jest nas dumny. No nie dziwne w zasadzie, ponieważ oczyściliśmy jego ulubione miejsce, zresztą moje też, z Metalheadów. Więc w zasadzie możemy sobie już stąd iść, ponieważ na razie i tak nie mamy za bardzo do roboty, a lokacje sobie tutaj zwiedziliśmy od A do Z. I w zasadzie możemy już udać się w stronę Crew, dlatego że Crew będzie miał dla nas właśnie misję, która jest dosyć skubana, bądź co bądź. Jestem ciekaw, czy uda mi się pewien glitch wykorzystać, ponieważ wiem, że jest tutaj fajny glitch z jetboardem do wykonania. Gamer go pokazywał na swoim let's playu, tak więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to zapraszam do obczajenia let's playa gamera, dlatego że gamer w ciekawy sposób to przedstawił. Jestem ciekaw, czy mi się uda. Bo to jest właśnie glitch z jetboardem, że nie trzeba za pomocą... ponieważ ogólnie... żeby dostać się na dół, to wiadomo, trzeba użyć tego Warp Gate'a. Ale jest możliwość zrobienia coś takiego, że można się wybić i dolecieć tam na dół. I jestem ciekaw, czy mi się uda to zrobić. Będę miał 3 próby. Jeżeli za trzecim razem się nie uda, to
Lecimy warp gate'em. Coś takiego, tylko że nie w ten sposób, jaki ja przedstawiłem. LOL, przez chwilę... Dobra, wiem, że to teraz zabrzmi, jakby był desync audio, ale... Jak zauważyliście, jak Jack się pojawił tak na wprost nas przy tym portalu, to przez chwilę było, jakby on miał tylko białe oczy, nie? To było takie mega creepy teraz, o Jezus Maria. Kurde, za słabo, trzeba to w odpowiedni rytm ogarnąć. Więc uwaga, robimy teraz tak. Finally, za trzecim razem się udało. Nice.